mówiłam w ostatnim filmiku, że pokażę tutaj te moje źródełka. One są jakieś 500 metrów od naszej działki i z nich właśnie zaczyna się nasz strumyk. Także wiemy, że w naszym strumyku woda jest czysta, dlatego że my jesteśmy pierwszym miejscem po wyjściu wody z tych właśnie źródeł, bo później już po nas to jest farma, także już raczej woda jest zanieczyszczona. I ja to kiedyś tak odkryłam, tak zupełnie przypadkowo, bo stwierdziliśmy z Zi, że musimy wreszcie zobaczyć skąd czy dokąd nasz strumyk płynie. I pamiętam, że kupiliśmy gumowe buty i ubraliśmy się w nie i poszliśmy za strumykiem i doszliśmy właśnie do tych źródełek. Tylko że wtedy, to było kilka lat temu, a później niestety mieliśmy inwazję bobrów, więc bobry zniszczyły wszystkie drzewa tutaj. Jak widać, te drzewa są zupełnie suche, bez liści. Sobie wyobraźcie, jak to kiedyś wyglądało, jak to wszystko było takie zielone, takie no piękne. No ale niestety bobry były tu przez jakieś 2-3 lata, jak nie 4, i podniosły poziom wody, więc drzewa poginęły. Te suche też mają taki urok swój, ale kiedyś to wyglądało tu po prostu tak szmaragdowo. Było przepięknie wręcz, no ale niestety, no natura, co zrobić. Bobry też nam narobiły dosyć szkód na działce naszej, a pozatapiały nas przez chyba trzy lata. W każdym razie tu są ryby. To jest ładna taka roślinność. To jest w ogóle dosyć muliście. Tu można myśleć, że to jest piasek, a tak się wejdzie, to może noga po kolano wpaść. Ale jest przepięknie tutaj. Takie, no, takie miejsce bardzo czarujące. I tak jak mówiłam, ono jest w kształcie litery, znaczy cyfry 8. Bo tam jest druga strona. Zaraz pójdę też na drugą stronę. No i tak to tu tutaj wygląda. Można iść sobie na rybki w wolnym czasie. No a tutaj znajduje się druga część tego źródełka. Śliczne są te kwiaty fioletowe. Pełno ich jest. Że pszczoły nieźle latają, także dobrze, niech produkują miód. Jakie fajne te rośliny, które rosną na powierzchni. Także tak to tu wygląda. Bardzo dosyć bajkowo. Zimą pewnie jak zamarznie, to by można było na łyżwach jeździć. Tylko że tutaj jest zawsze taki wysoki śnieg, że my nawet na działkę nie przyjeżdżamy, bo nie chcemy zostawiać samochodu na drodze, żeby ktoś w niego nie wjechał przypadkiem. A na nasz wjazd nie da się wjechać, bo jest po prostu tak zawsze dużo śniegu. Nawet jak w Waterloo jest malutko śniegu, to tutaj jest, potrafi być po uda. Naprawdę, nawet jeszcze w marcu. Strasznie, także z tego, od tego śniegu już nam się kupę rzeczy pozawalało. Tam się altanka zawaliła jedna, później zawaliło nam się gazebo, nie wiem jak to po polsku się nazywa, no takie coś, co siedzisz pod parasolem na tym, znaczy to nie jest parasol, to jest taka budowla, no wiecie o co chodzi, taka ogrodowa, też chyba altanka, tylko że o tamtej altance pierwszej mówiłam, to taka, co się trzyma różne narzędzia, a ta taka jest do siedzenia, także obydwa nam się zawaliły, czy obydwie. No i w tamtym roku nam zawalił się most, który do tej pory nie jest naprawiony, więc będzie czekał do przyszłego roku, jak to zawsze bywa. Zi mówi, no trzeba już naprawić, no ale to tak jest, koniec lata, a nic nie zrobione. W sumie, gdyby się do tego tak zabrać, to na pewno jest tylko kwestia kilku godzin jest zrobione, tak jak zawsze się gada w domu, o muszę tu zrobić to i gada się przez rok, dwa, a później zrobi się i jest kilka godzin, jest zrobione. Ładnie się te brzozy tu odbijają. Ale tutaj po prostu było ślicznie, dlatego że te wszystkie suche drzewa, które tu widzicie, to przeważnie były modrzewie. Także one mają takie delikatne
igiełki, one są u mnie też, ja mam dużo modrzewi. Także masakrę zrobiły te bobry, no ale co zrobić, tak jak już mówiłam, natura. No i tak to tutaj wygląda. Z tej strony też ładnie wygląda, te żółte kwiaty tam się odbijają w wodzie, super to wygląda. Very artistic. Dzisiaj śliczna pogoda, jest około 20 stopni, ale w nocy było 5. Także przyjechałam wczoraj w piątek po pracy. Zy nie chciał jechać, bo coś tam miał do roboty, więc oczywiście ja znowu sama w środku lasu, no ale to już normalne tego lata. No i czekałam na tych moich szopów i bandyci dopiero przyszli o 4, chyba 4:30 była nad ranem. Słyszałam jakiś commotion. Wystawiłam im orzechy i winogrona. Nic nie ma, nie ma. Pierwsza, druga, no poszłam spać. Nad ranem słyszę, przyszła cała banda, czarna mama z dzieciakami. Tylko misia nie było, nie wiem co z misia, mam nadzieję, że jest ok. No i zabrali się za te orzeszki ziemne i winogrona, a karmy dla psów nawet nie ruszyli. Także kupiłam jak zwykle ogromny 18-kilogramowy worek po drodze, jak co tydzień robię, ale nie chcą, bo teraz są pewnie zbiory, oni mają co jeść, także przychodzą sobie na deser, dlatego pewnie tak późno przyszli, bo nie są głodni w ogóle. A więc nie będę wystawiać za dużo tego jedzenia, bo jak za dużo wysypię tej karmy dla psów, to później to zgnije i za tydzień jest taka breja, już tak kiedyś zrobiłam i to nieprzyjemne jest. Więc będę im dozować, więc ten worek chyba mi starczy na tutaj może 2-3 razy. No i zobaczymy jak dzisiaj, czy też przyjdą tak późno. Szkoda, bo ja tak zawsze czekam na nie, żeby je pooglądać, no ale o 5 nad ranem, jak jeszcze jest w nocy 5, no to niezbyt ciekawie się tam siedzi. A na zewnątrz super są te rośliny, piękne. Weszłam tu też trochę do lasu. Przy tych strumykach zobaczyć, czy są jakieś rydze. Ale nic ciekawego nie widzę. Jest bardzo, bardzo, bardzo mokro. O, tutaj właśnie jest przykład bobrów, jak oni ścinają drzewa. To drzewo to już leży kilka lat, jak z tego co pamiętam. No ale z grzybów nic za bardzo nie ma. Jakieś trujaki tutaj są. Co tutaj jest? No to jest dobry grzyb, actually. Ale już rozwal, nie, to nie jest dobry. Anyway, myślałam, że to jest taki jeden dobry, ale tylko wygląda dobrze, a nie jest. A tutaj są takie bagna. Trzeba tak uważać. Pamiętam, że kiedyś poszłam i stanęłam nogą na takie właśnie błoto. I tak mi buta wciągnęło, że aż to jest rydz. To jest też nie rydz, sorry. Wygląda podobnie. Zy chyba w tamtym tygodniu takie zerwał, musiałam dwa wyrzucić. Później przeczytałam w katalogu, że to są niezwykle toksyczne. No to ładnie by nas załatwił. W każdym razie zawsze sprawdzam, zanim gotuję. No i tak weszłam nogą w takie jedno bagno i mi tak buta wciągnęło, że wyciągnęłam buta bez nogi. No i stoję na środku takiego czegoś i mówię, oh my god, jak teraz chcę się podeprzeć tą nogą bez buta, żeby równowagi nie stracić, no to muszę wdepnąć tą nogą gołą w to bagno, ale jakoś nie wiem jak to się stało, wsadziłam tą nogę z powrotem do buta i jakoś wymanipulowałam razem z butem, ale to było takie scary, bo jesteś w środku lasu, to było gdzieś tutaj w tej okolicy, także nie mogę krzyczeć na pomoc czy coś tam, sama jestem i w takim bagnie się tutaj załatwić nieźle by było. Nie miałam zamiaru dotykać tego błota moją gołą nogą, bo nie wiem,
nie za ciekawe. Ponieważ bardzo mokro jest w tym roku. Nie wiem, czemu tak mało grzybów jest. Dlatego, że lato było bardzo mokre. Strasznie dużo deszczu spadło i powinno być. Może za zimno jest, nie wiem, już po 5 stopni w nocy to może już za zimno dla grzybów. Nie wiem, w każdym razie nieciekawie jest o w tym roku z grzybami, ale dzisiaj jest pięknie. A tutaj jaki dziwny krzak jest, tak jakby to był jakiś agrest, to ma kolce, bardzo dziwny, nie widziałam takiego wcześniej. To znaczy... Tutaj małże też są, muszla jest duża, bardzo tu jest to grząsko. Jak już mówiłam, można stanąć. Ups, właśnie chciałam zrobić to. Można stanąć i proszę, ktoś myśli sobie, o jaki pioseczek. I bam, jest po kolana w błocie. O. A tutaj są te kwiatki, które rosną w Kanadzie dziko, ale też w ogródkach i nazywają się Black Eye Susan. I właśnie tutaj rosną sobie nad strumyczkiem na dziko, bo już przekwitają. A taki jest dystans do naszych najbliższych sąsiadów, także tam jest nasz las. Nasz domek jest zaraz za lasem. A nasi najbliżsi sąsiedzi są tutaj. Kiedyś ich poznałam. Chyba są Niemcami z pochodzenia. To znaczy ona jest Kanadyjka, on jest Niemiec. I w tej szopie, oto tutaj, on zajmuje się konstrukcją łódek. Także nawet widziałam, a przy jednej tam pracował. Carl and Dana. Trzeba bardzo uważać, jak się tu idzie w tych trawach, dlatego że wszystko jest strasznie zarośnięte, tu nikt nigdy niczego nie kosi i grunt jest bardzo nierówny, więc można sobie bardzo łatwo ziazia zrobić, a ja nie chcę sobie zrobić ziazia, dlatego że za 10 dni lecę do Polski. Yeah. To jest właśnie modrzew, także tego typu drzewa były przy tym strumyku, więc to wyglądało bardzo, bardzo beautiful. No ale niestety teraz są tylko szkielety, ale dosyć dużo mamy tych drzewi tutaj w okolicy. One się nazywają po angielsku larches, large tree. I one tracą igły na zimę, to jest taka ciekawostka. I odrastają im te igły na wiosnę. Igły są bardzo takie delikatne, takie inne niż normalne. Ja, no drzewie. O, widzę, że też mamy sarny tutaj. Wiedziałam, że są jakieś. Ja nie widziałam, co prawda, ale jeden raz znajomy, jak był u nas, to widziała, że piła ze strumyka. Znaczy widział, że piła sarna ze strumyka. A tutaj jest perfekt. Legowisko sarny. Proszę, jak fajnie. Trawa ułożona pod drzewkiem w zaciszu. A, dobrze wiedzieć. Bardzo ciekawe rzeczy tu są w okolicy. Tu jest po prostu wielka kupa złomu. Także można sobie pozbierać i zawieźć na złom. Ale do tej pory chyba to leży z 40 lat, jeszcze nikt
się za to nie zabrał. Tutaj jest jakiś taki blok za jak chodnik, schodnika. Ciekawe rzeczy, tu jest jakiś wózek. Czy koła są dobre, wow, ale drzewo już wyrosło. A obok, ciekawe. Stare samochody, wózki. Ten wózek jeszcze całkiem solidny jest. Wow, ten metal jest porządny. Muszę powiedzieć, może coś z niego zrobi. I koła jeszcze mają, a powietrze. A tutaj mamy śliczną brzuskę. I pazie obok, bo tutaj jest bardzo, bardzo mokro, tak jak już mówiłam. To chodzenie sobie tak tutaj dzisiaj bardzo mi przypomina moje dzieciństwo, dlatego że ja byłam wychowana, to znaczy do 5 roku życia zdaje się, mieszkałam u babci, która miała domek z ogródkiem na krańcach miasta. I zaraz za domkiem było olbrzymie pole. No i ja tak zawsze byłam przez babcię rano wypuszczana, wołana na różne posiłki, a tak cały dzień miałam dla siebie i mogłam po prostu robić to, co chciałam. Więc biegałam po tych polach, po ogrodzie, wspinałam się na drzewa, zrywałam wiśnie, a co tam jeszcze było? Śliwki, agresty, porzeczki. No i przyglądałam się różnym roślinkom, różnym owadom, zwierzątkom. Także ja byłam takim dzieckiem, jak to tutaj mówią, tomboy, czyli bardziej to jak po polsku, nie wiem, że chłopczyca. Nie bawiłam się nigdy żadnymi lalkami i po prostu biegałam sobie, robiłam sobie to, co chciałam. No i tak mnie to chyba na człowieka ukształtowało, takiego, jakim jestem. Ja też zawsze robię to, co chcę i nie lubię, jak ktoś mi coś nakazuje, że mam robić to, a nie to. Ja. I takie historie. O. Dzisiaj jest tu po prostu przepięknie. Jak słońce jeszcze wyjdzie. Pszczoły tutaj mają raj, widzę. Zi mówi do mnie, sprawdź pszczoły, jak będziesz szła, czy latają. I widzę, że latają wszędzie tutaj. Jeszcze kwiatów jest, słyszę bzyczenie. Ale muszę szybko się oddalić, dlatego że ja jestem uczulona na pszczoły i nie daj Boże, gdyby jakaś mnie ugryzła gdzieś w okolicy szyi, to mogłoby to skończyć się dla mnie tragicznie. Mimo że mam EpiPen, ale lepiej uważać. No i tu idę już, tu już ten nasz słynny, stary samochód, którego pokazywałam ostatnio we vlogu. Poszłam jeszcze do mojego okolicznego lasu i dalej nic z tymi grzybami. Nie wiem, co to jest w tym roku, naprawdę. Tydzień temu udało mi się nazbierać dosłownie na obiad. Tu jest jakiś, ale jeden to jest taki naślak jakby. Nie będę jednego brała, jak nie ma innych. A tutaj proszę, co znalazłam. Kilka ślicznych maślaczków. Także ja to już nie zostawię ich, wezmę. Super jest. Piękne. I od razu obok rósł też rydzyk. Tutaj jakiś śliczny. Jakiś śliczny rydzyk. I nawet jest biały koźlak. To trochę jest tych grzybków, ale dalej mało. Może to prawda, to co mówią, im dalej w las, tym więcej grzybów.
po następny koźlak i tam już dalej widzę rydza, który zaznacza koniec naszej działki. O, jakie ogrodzenia w lesie. On jest tam dalej przerwany, także można normalnie przejść. Jakiś śliczny grzybek jak z bajki, tylko że niestety trujak, ale piękny jest. Chyba rozpoczyna się sezon na maślaki. Zobaczcie, co tutaj znalazłam. I tu jeszcze malutkie. Tam jeszcze z tyłu widzę, że jeden jest. Super. I tutaj taki malutki. Wszystko będzie widać. Bardzo malutki. Ja. I tutaj są następne. Czyli całkiem dobre to grzybobranie dzisiaj. Maślaki są super na sos, grzyby. Uwielbiam je. Au. A tutaj też jest takie śliczne miejsce, taka polanka u nas w lesie. Strumyk tu nasz sobie płynie. Piękny wrzos. Nie, wrzos. Nie, to nie jest wrzos. Piękny most, czyli jak to się po polsku nazywa? O. Piękny mech. Śliczny, prawda? Mięciutki taki. I tutaj jest to miejsce, gdzie są te poprzechylane drzewa. Widać je z naszego mostu. Jest to właśnie końcówka naszej działki. Tutaj boję się wpaść do strumyka. Tutaj jest nasz strumyk. O! Jakie korzenie. Ślicznie tutaj jest, tak cicho. Kiedyś tu weszłam i taki wąż tutaj się wygrzewał na słońcu. Oczywiście od razu uciekł, jak mnie zobaczył. No i tak to wygląda. To jest ten nasz już las na naszej działce. No i grzybów jest dosyć sporo. Nawet. Super. A tu jakie piękne okazy rydzów. Tu jest jeden. Tu jest drugi. A tam mamy trzeci. I czwarty nawet obok niego. No, no. Coraz lepiej się zapowiada. Właśnie przy naszym strumyku. Tutaj. A tam są właśnie te drzewa, za którymi byłam, te suche. To jest koniec naszej działki. Koniec na stronę zachodnią. Tam były te grzyby, te maślaki. A teraz stoję na naszym starym mostku. No i tak. Stwierdziłam, że skoro w tamtym lesie są maślaki, więc pójdę do mojego lasu zaraz tutaj obok. Dosłownie samochód mam stąd 15 metrów zaparkowany na naszej działce i sprawdzę, czy tutaj też są. Zobaczcie, widzicie to, co ja widzę? Tutaj. Proszę. Czy już były tydzień temu nawet. Widać, że nie wiem, temu, że wyrosło. Tu jeden taki plac. I... A tutaj jest nasza brama wjazdowa właśnie, o. Tam jest nasz kamper. A tu jest mój samochód tam zaparkowany. O, i tu następne grzyby. Następne maślaki. No, to nieźle się zrobiło. Coś z niczego. Ja tutaj bardzo to lubię, bo tak właśnie jesienią, jak przyjeżdżamy i chcemy nazbierać coś na kolację. Wiem, że nie powinno się jeść grzybów na kolację, ale my jemy. I w Polsce trzeba iść o 4 rano, o 5, bo wyzbierają. A tutaj przyjeżdżam 4, 5, idę do lasu tak długo, jak jeszcze jest jasno, zbieram sobie grzyby. Super to jest, prawda? To jest maślak. Jest huge. Ale... No i tutaj jest rezultat mojego niespodziewanego
grzybobrania. Także te wezmę do domu i chyba zrobię je do słoików. A te zrobię sobie dzisiaj na obiad. To smrydzę. Masz szyneczkę. A to drugie jest. Dwa są. Zabierze ci szyneczkę, tylko go nie psikaj tutaj. Jaki jest, się nie podzieli z kolegą. Ciągnie jeszcze tam. Kto tu tak zagląda? Co ty za mały dzióbek? Już duży, już nie taki mały. Twoje żyją. Ten jest oczywiście obcy, nie znam się z nim. Dzisiaj nie przyszliście o 4 nad ranem, tylko normalnie o 10. Ej, guys, nie gryź się. Gryźcie się. Taki mój zwierzyniec.
dolejcie tam na skunksa. Musimy nie podchwać mu pod ogon. Ty co, jesz i wypluwasz, tak? Ale ty bardzo brzydko jeszcze winogrona. Tak wypruwasz, wypluwasz, tak dziamdziasz. Całe wszystko podziamdziane tam leży. Jak w jakimś chlewie. O, podziamdziane. Misiu, bo ci skunks tam opryska, uważaj. Chcemy tu mieć smrodów. Mama tam sobie siedzi. Nasza dobra czarna mama. Misiu jest tatą. Tu jest mama, a tu jest tata. Skąd byście przyszli tacy mokrzy?